Już za 2 tygodnie spotykamy się w Bełchatowie na imprezie. Co to za impreza? Witam. Spotykamy się na imprezie, która się nazywa Moto Serce. Jest to akcja zbiórki, charytatywna akcja zbiórki krwi. Dla kogo ta krew? Jest zbierana do banku, tak? Ogólnie założenie było, że dla dzieci, natomiast tak naprawdę dla nas wszystkich. Dokładną datę bym prosił. 11 maj, plac Narutowicza, godzina 10 do 20. Kto na tą imprezę może przyjść? Wszyscy. Zapraszamy wszystkich. Wszystkich, czy są motocyklistami, czy nie. Zapraszamy wszystkich, dzieci, dorosłych, wszystkich. Z tego co wiem, to będą też atrakcje, dość duże atrakcje. Co będzie można zobaczyć na imprezie Motoserce? Będziemy mieć pokaz z ratownictwa medycznego, będziemy mieć występy zespołów, gwiazdą wieczoru będzie występ zespołu Zołzy, będą atrakcje dla dzieci, różne malowanie buziek i tak dalej, tak chcemy to uatrakcyjnić dla wszystkich, tak? Odrobinę historii. Jak się zrodził pomysł na takie imprezy charytatywne? 11 lat temu zostało to wymyślone przez kluby motocyklowe. Była to akcja zbiórki krwi dla dzieci, które robiliśmy tylko my jako motocykliści. Natomiast rozeszło się to aż tak bardzo, że ludzie z zewnątrz zaczęli przychodzić i chętnie zgłaszać się, że też chcą wspomóc tą akcję. Dlatego została ona tak, aż poszła do takiej rangi, że mamy na chwilę obecną przez 10 lat zebrane ponad 35 tysięcy litrów krwi. No właśnie, na chwilę obecną jesteście już zapięci na ostatni guzik. No, staramy się tak. Jesteśmy już, no, ostatnie powiedzmy guziczki dopinamy. Jedyne, czego możecie się obawiać, to pogody. Tak, ale mamy też ją zamówioną. Pogoda zamówiona, także nie ma pogoda jest, problemu. Musi być. Niestety po dzisiejszym dniu stwierdziliśmy, że pogodę zamawiamy. Dokładnie. Wszystko powiedziane. Pogoda będzie. Pogoda musi być. Te poprzednie akcje, bo ta jest po raz pierwszy w Bełchatowie, te poprzednie akcje jakim powodzeniem się cieszyły? Tak, w Bełchatowie robimy to po raz pierwszy. Poprzednie akcje robione w całej Polsce tak naprawdę, ponieważ nie ma to, że jedna jest miejscowość. Tak, natomiast no, sam wynik 35 tysięcy litrów krwi, można to podzielić przez 450 ml tak naprawdę na osobę, no, robi wynik, więc naprawdę jest to bardzo fajnie. I rekord tak naprawdę padł chyba w Warszawie. Tak, tak, ale to już lata wcześniej. 1000 litrów krwi. 1500 tak? Litrów krwi, tak. No, no to tak, no. Skoro wie, no to okej. Sam oddawał, to nie oddawał. Niestety nie. Tak, no, także no, jest dużo i liczymy na to, że będzie to coraz więcej, tak? Gdzie tą krew będzie można oddać? Podjedzie jakiś autobus, czy będą punkty krwiodawstwa poboru? Mamy dwa punkty będą. Jeden będzie autokar z krwiodawstwa z Łodzi przyjeżdża, będzie stał przy scenie na imprezie przy Gigantach Mocy, a drugie miejsce będzie stacjonarne w budynku MCK-u. I ta krew jest zorganizowana, impreza się kończy. Co z nią? Z tą krwią? Krew do banku. Zabierają krwiodawstwo i tak naprawdę każdy z nas, kto będzie ją potrzebował, z nas wszystkich tak naprawdę, po prostu mija czas. Dostaje tą krew. Jeśli mogę coś powiedzieć, to jak mija czas, to ta krew jest po prostu doprowadzana naprawdę fajnymi furami. Niestety też czasami motocyklami, tak jak w Warszawie, to widzieliśmy. Nawet wczoraj, jak byliśmy na spotkaniu, to przyjechało z banku krwiodawca, po prostu prawdziwy motocyklista, który pokazał, gdzie się tą krew tak naprawdę wozi. No i ta krew jest oddana do banku krwi, chyba że jest... Ale mów do kamery. No, nie mogę, cały czas mówię do kamery. No chyba że czasami naprawdę jest to miejscowe dosyć, czyli szpital i tak dalej, bo też się tak zdarza. Krew można oddawać od godziny 10 do godziny 16, bo wiadomo, do tej godziny po prostu mamy autobus zapewniony. Można oddawać krew. Także impreza jest od 10 do 20, ale jeśli chodzi o krwiodawstwo, do godziny 16. Także zapraszamy serdecznie, można działać. Słuchajcie, takiej imprezy jeszcze może inaczej. Takiej imprezy jeszcze nie było i mam nadzieję, że będziemy promować inaczej nasze miasto, niż tak jak niektórzy myślą i sceptycznie patrzą czasami na dni Kleszczowa, dni Bełchatowa. Tak ja wam... Nie tylko ja wam chcę pokazać, tak myślę, że moi bracia tak samo chcą wam pokazać, że w końcu się, kurczę, coś odbędzie, tak? Coś normalnego, które jest promowane od lat w pewnych miejscach, gdzie tak naprawdę nas tam nie było, ale my wam po prostu chcemy pokazać. Na samo zakończenie, czego można wam życzyć w związku z tą imprezą?
Żeby się odbyła, żeby frekwencja była i żeby tak naprawdę ludzie przyszli, zobaczyli i się dobrze bawili. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. 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 Zapraszamy 11 maja na Motoserce wszystkich. Pierwsza do zobaczenia. I nie ostatnia, zaznaczam. Do zobaczenia.